No witam oficjalnie, armicze w Krakowie. Mam nadzieję, że oprócz zapowiedzi na boisku pokażę, że to jest piłkarz, jakiego szukaliśmy, ofensywny, skrzydłowy, przygotowany już w tym momencie do gry, także bardzo na niego liczymy, nawet w kontekście meczu z Górnikiem Łęczna. Bardzo serdecznie witam. Armicze, bardzo się cieszę, że jest tutaj w Krakowie. Mam nadzieję, że pomoże drużynie, pomoże trenerowi Podolińskiemu w osiągnięciu jego celów i jest zadowolony z tego, że ma okazję tutaj być. Proszę powiedz, dlaczego Krakowia? Czy miałeś inne propozycje? Czy taki moment był, że postanowiłeś coś zmienić? Czy Krakowia cię czymś ujęła? No, he tenido... Armicze miał oferty z innych klubów, interesował się także nim inne kluby, ale po konsultacjach z rodziną uznał, że Krakowia będzie najlepszym wyborem. Podobała mu się historia tego klubu, podobało mu się miasto i uważał, że to będzie dla niego najlepsza decyzja w tym momencie. Czy te decyzje konsultowałeś z jakimś piłkarzem na przykład, który zna Ligę Polską? Armicze konsultował się z poprzednim bramkarzem z greckiego klubu, także z Danim Quintaną i właśnie wszyscy doradzali mu, żeby przyjść tutaj do polskiej ligi. Czy przymierzałeś się do składu Krakowi? Pewnie to trener bardziej cię przymierzał, ale masz swoje myśli, coś tam wiesz o Krakowi? Widzisz się na skrzydle, z przodu, obok któregoś zawodnika? Czy takich przymiarek nie było? Chcę grać w ataku. Zarówno czuję się dobrze zarówno na lewej, jak i na prawej stronie. Tutaj właśnie jest dopełnione do pozycji trenera, więc podporządkuję się właśnie pod to, co trener Robert Podoliński uzna za najbardziej stosowne. Chcę pomóc Krakowi w ataku. Jeszcze powiedz proszę o twojej najszczęśliwszej chwili futbolowej, największym osiągnięciu, tym, co cenisz najbardziej. No, sobie to jugué en España. Najlepsze momenty ze swojego piłkarskiego życia to dla Armicze gra w jego rodzinnym mieście. Potem przejście właśnie do Walencji, gdzie grał w Segunda División. Miał też okazję trenować z zespołem, z pierwszą ekipą. Zarówno też uważa przejście do Grecji jako świetną rzecz w swoim życiu, ponieważ mógł sprawdzić się właśnie w lidze zagranicznej. To jeszcze ta 20 na plecach kryje w sobie jakąś tajemnicę, magię liczb, czy po prostu wziąłeś, co się dało wziąć, okrągłego? Armicze od zawsze nosi numer 20. Poprzednio miał właśnie numer 7, ale teraz, kiedy zobaczył, że 20 jest wolna, no to od razu się zdecydował, że weźmie ten numerek.